siła, każde z ramion ma 9 metrów długości, czyli jakby go skrzydła postawić pionowo, no to mają 18 metrów wysokości. Znajdujemy się teraz na najniższej kondygnacji naszego młyna, właściwie u jego podstawy. Tutaj na tym betonowym fundamencie ułożone są dwie podwaliny, krzyż, tak zwany kozioł. Dlatego mówimy o tym typie wiatraka, że jest to wiatrak koźlak, najbardziej powszechny wiatrak w Wielkopolsce. Około 90% wiatraków w Wielkopolsce to właśnie wiatraki koźlaki. Znajdujemy się na pierwszej kondygnacji roboczej naszego młyna. Tutaj widzimy zakończenie pionowego słupa, tak zwanego sztembra, na którym cały wiatrak się utrzymuje. Jest to jego oś obrotu. Na słup nałożona jest pozioma belka zwana mącznicą. Tutaj mamy ciekawą inskrypcję. T. Adamczewski reperował dnia, niestety zatarte, października 1842. Jest to najstarsza data reperacji, jaką znaleźliśmy na tym obiekcie. No, dlatego mówimy, że ten obiekt jest na pewno znacznie starszy niż ta data. Pochodzi z końca XVIII, początku może XIX wieku. Dokładnej daty nie znamy. Wnętrze wiatraka urządziliśmy tak, aby odtworzyć, pokazać zwiedzającym, jak naprawdę wyglądało w wiatraku podczas pracy. W skrócie mówimy, że młynarz wyszedł na 5 minut, a my, że tak powiem, zaglądamy mu do kuchni, do garów, jak tu na takim wiatraku pracował. Z ważniejszych urządzeń znajdujących się na tej kondygnacji to przede wszystkim ta skrzynia pytlowa, do której to wszystko, co zostało roztarte między dwoma kamieniami, wpadało przez ten otwór. No, znajdujemy się na najwyższej kondygnacji naszego wiatraka. Jest druga kondygnacja robocza. Tutaj mamy to serce wiatraka. Przede wszystkim złożenie kamieni młyńskich. Dwa ogromne kamienie. Dolny jest nieruchomy, a górny ruchomy. Górny biega po dolnym i to wszystko, co się dostanie między te kamienie, ziarenka, które wsypujemy do tego kosza zasypowego i przez tą rynienkę schodzą na kamienie, ulegają roztarciu, zmiażdżeniu, przemieleniu. Ale żeby do tego doszło, to musimy najpierw uzyskać obrót tego kamienia. Do tego służy cały system transmisji. No przede wszystkim skrzydła, które widzieliśmy przed momentem na zewnątrz, które chwytają wiatr, przenoszą siłę wiatru na ten ogromny wał, na którym jest osadzone dębowe koło paleczne. To koło zazębia się tutaj z takim koszyczkiem, to są tak zwane cewie, i poprzez tą metalową sztogę, tam ona jest zakończona takimi widełkami, ten ruch jest przenoszony na kamień i powoduje jego obracanie. Aby uruchomić w ogóle wiatrak, musimy go najpierw odblokować, a może w drugą stronę, aby go zatrzymać, musimy go zablokować. Do tego służy taki ogromny hamulec, ta wykonana z topoli, ogromna nakładka. Ja może teraz zademonstruję, jak się go odblokowuje. O, wiatr, no, mam nadzieję, że go nie porwie w tej chwili. W tej chwili pociągnę za ten sznur, uniosę tą olbrzymią dźwignię, która spowoduje podniesienie tej topolowej nakładki. I właśnie w ten sposób mieliśmy odblokowany, a w tej chwili już zablokowany wał skrzydłowy.